Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, jakie sobie rośliny zakupiłam, żeby stworzyć taką zieloną ścianę tuż za moimi plecami. Kierując się Waszymi komentarzami i dzięki nim, wybrałam rośliny o zupełnie innym odcieniu zieleni niż tą, którą mam za sobą. Tutaj jest ciemna zieleń, każdy spód liścia jest taki bordowy, więc tworzą taką ogólnie ciemną zieleń. Ja postawiłam za Waszą radą i też za własnymi sugestiami, za bardzo oryginalnymi, zupełnie innymi odcieniami zieleni. Powiem Wam, że wcale nie było łatwo znaleźć takie rośliny, bo miałam do dyspozycji tylko Castoramę i Leroy Merlin. I pojechałam do Castoramy, ale byłam bardzo rozczarowana, bo nie kupiłam tam przynajmniej tych rzeczy, o których myślałam. Nie było tam naprawdę żadnego wyboru, no ale wróciłam z roślinami, trzema, które tam sobie zakupiłam. I jedną z roślin to była palma. Palma koralowa. Na pewno znacie tą palmę, bo jest ogólnie dostępna. Ma troszeczkę taką żywszą barwę niż te, które mam. Palma na pewno się rozrośnie i pomyślałam, że ona albo pójdzie tutaj na kwietnik, albo pójdzie po prostu na podłogę, bo na pewno się rozrośnie. Ale to był pierwszy zakup, który tam sobie kupiłam. Drugim zakupem, te kwiaty, które już Wam teraz pokazuję, które kupiłam w tej Castoramie, mają już nowe doniczki, bo już zdążyłam je przesadzić. Kolejną rośliną to jest syngonium. Pomyślałam sobie, że to syngonium, nawet jak lekko się opuści, to i tak tą barwą liści i tym jasnym wybarwieniem będzie pięknie komponować się z roślinami, które mam. Postawiłam na takie doniczki, chociaż nie wiem, czy nie zmienię koloru osłonek, ale dopiero jak będą półki i jak wszystkie rośliny ustawię. Tego jeszcze nie wiem. Na razie przesadziłam do takich, które mam i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze jedną kupiłam tam roślinę. Wybrałam, ku mojemu zaskoczeniu, paproć. Lubię paprocie, mam od mojej koleżanki, ale wybrałam taką trochę inną. Ale też dlatego, że ma taki troszeczkę cieplejszy odcień. Jest taka inna niż paproć. Ma takie pofalowane, lekko falujące właśnie te liście, dość takie szerokie. Według mnie bardzo ciekawa, bardzo mi się spodobała, a ponieważ wyboru nie było żadnego, więc przywędrowała ze mną do domu i dostała już nową doniczkę. Ta paproć to był taki przyczynek do tego, żeby kupić sobie kolejną paproć, ale tym razem już taką tradycyjną. I ta paproć też ma przepiękną zieleń. I tak właśnie pomyślałam, że nawet jakby ona na tej półce lekko się tak opuszczała, też by pięknie wyglądała. Nie wiem, czy wszystkie rośliny pójdą na te półki, ale kupiłam ich kilka. Będę ustawiać, będę wybierać, będę mieć zabawę. To jest kolejna roślina, druga paproć, która jest w moim posiadaniu. Ta paproć jeszcze nie ma żadnej osłonki. Dopiero będę myślała, co tutaj, jaką osłonkę tutaj dać. Kolejna roślina to jest epipremnum. Epipremnum, które urzekło mnie właśnie wybarwieniem, bo oprócz tej ciemnej zieleni jest przebarwienie właśnie w takim jasno-zielonym kolorze. Niektóre te listki mają tego koloru więcej, niektóre mają tylko tutaj przez środek, o tak jak ten. Zobaczymy, jak się będzie wybarwiała ta roślinka u mnie. To roślinka wisząca i myślę, że no, jak będzie wisząca, to wiadomo, że kolejne te liście będą już troszeczkę mniejsze, bo gdyby tutaj po prostu dać palik, to te listki byłyby
większe. Ale mnie nie zależy na wielkich liściach, mnie zależy po prostu tylko na tym, żeby wzbogacić moją kolekcję roślinami o innej barwie. I myślę sobie, że ta roślinka, to epipremnum będzie pięknie u mnie wyglądało i będzie właśnie taką fajną przeciwwagą do roślin, które mam. Kupiłam też dwie rośliny i te rośliny, powiem Wam, trochę nie stawiałam na nie, ale jak pojechałam do sklepu, w tym sklepie mnie urzekły. Pierwszą rośliną to jest Scindapsus, ale pięknie wybarwione. Wybrałam ten o takich bardzo jasnych, a można powiedzieć, że białych liściach z niewielkimi domieszkami zieleni. Myślę, że będzie pięknie właśnie wyglądał, choćby nawet z tą rośliną. Już stanowią taką fajną przeciwwagę dla siebie, ale wyglądają po prostu pięknie. Urzekła mnie ta roślinka wybarwieniem tych liści i pomyślałam sobie, że powędruje ze mną do domu. Kolejną rośliną to jest też Scindapsus, ale Scindapsus w limonkowej barwie. Jedna z Was, Aldona, zasugerowała mi, że fajnie by było tutaj na tej mojej ściance, żeby były rośliny w limonkowym kolorze. Trochę ten limonkowy kolor do mnie nie przemawiał, ale jak pojechałam i zobaczyłam tą roślinkę, zobaczyłam tego Scindapsusa, to się po prostu w tej roślince zakochałam. No zobaczcie, czy nie jest uroczy. No po prostu przepiękny. Przepiękny, wybarwia się właśnie. Te młode liście są troszeczkę jaśniejsze, można powiedzieć, że nawet żółte, ale potem te starsze już robią się takie właśnie ładne, limonkowe. Bardzo mi się to podoba, przepięknie to wygląda i myślę sobie, że takich roślin limonkowych będę miała więcej, ale muszę zobaczyć, jak to na mojej półce będzie wyglądało, ale naprawdę bardzo mi się ta roślina podoba, zwłaszcza jej kolor, także dwa Scindapsusy, tak pięknie wybarwione, popatrzcie, są w moim posiadaniu. No jestem szczęśliwa, że je kupiłam, bo naprawdę to takie coś nowego, taki, wiecie, kolor, zupełnie inny kolor w moim mieszkaniu i podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. I pozwoliłam sobie jeszcze na kupienie takiej maleńkiej rośliny. To jest filodendron, to jest taki mały babyk. Mam nadzieję, że przesadzę go do odpowiedniego podłoża, będzie mu u mnie dobrze. On ma właśnie też taki ciekawy kolor liści. Też mogę powiedzieć, że one są w takim limonkowym kolorze. Mają piękne te sercowate liście, bardzo mi się one podobają. I myślę, że też będzie ładnie wyglądał na mojej półce. No oczywiście najpierw muszę mu pozwolić, żeby się troszeczkę rozrósł, bo jest jeszcze maluchem, ale to oznacza, że będziemy razem ze sobą współpracować i myślę, że nam ta współpraca dobrze wyjdzie. Także kochani moi, widzicie, że moja kolekcja roślin jest już gotowa, ale niestety półek jeszcze nie mam. Co prawda kupiłam już półki w Ikei, ale niestety przymierzyłam je do ściany, nie odpowiadają mi, więc muszę jechać i wymienić na coś innego. Wydawało mi się, że będą dobrze wyglądały, no jednak to nie był dobry wybór. No i niestety muszę to wymienić. Ale tyle rzeczy się dzieje, więc trochę ten wystrój tego pokoju będzie w takim późniejszym momencie, bo kupiłam też kupiłam ramy, w którym będą te moje reprodukcje, te moje wydruki reprodukcji. Ale oczywiście, jak to ja, rok temu kupowałam tamte i wydawało mi się, że kupię takie same,
a kupiłam inne, bo niestety tych, które kupiłam już rok temu, IKEA nie ma w swoim wyposażeniu. Musiałam wziąć zupełnie inne. No i po prostu troszkę muszę się tutaj z tym przymierzyć, jak to będzie wyglądało. Chociaż ramy ogólnie mi się bardzo podobają. Zobaczę jak spróbujemy z moim kolegą to zawiesić, jak to będzie pasować. Ale już się cieszę, bo kolor w moim mieszkaniu, przynajmniej w tym pokoju, już będzie. Postawiłam właśnie na takie mocne odcienie zieleni, różne i liście, i takie właśnie bardziej sercowate, i wybarwione, i różne odcienie zieleni. Myślę, że to wszystko będzie ze sobą grało, będzie trochę taki miszmasz, ale ja to lubię. Zobaczymy, jak im będzie razem. Może po prostu za jakiś czas znowu jakiś szalony pomysł mi wpadnie do głowy i zmienię na coś innego. Ale rośliny są gotowe, teraz tylko półki i ściana za mną będzie piękna. Kochani, to na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam za wspólne spotkanie, za wspólnie spędzony czas. Jeśli macie ochotę, bardzo proszę o łapkę w górę. Zachęcam Was do pisania komentarzy. Czytam je, uwielbiam je. No i oczywiście zachęcam również do subskrypcji. I oczywiście, jak to na koniec, zapraszam wszystkie osoby, wszystkich moich subskrybentów, wszystkie osoby, które tworzą cudowną rodzinę Uli Gaduli, na spotkanie ze mną. Mam bardzo ochotę poznać Was osobiście. W połowie lipca takie spotkanie planuję. Będzie to spotkanie w Katowicach, w kawiarni. Zapraszam wszystkich subskrybentów. Czy to chłopców, czy dziewczyny. Zapraszam na spotkanie. Bardzo chcę poznać Was osobiście. Bardzo chcę z Wami porozmawiać. Na tym spotkaniu będzie mi towarzyszyła córka, więc będziecie mieli okazję poznać również ją. Kochani, ja wiem, że to jest czas urlopu, że macie zupełnie inne plany i może być różnie, i że osoby, które jakby mieszkają w pobliżu, będą miały możliwość skorzystania z takiego zaproszenia, ale może po prostu będziecie tutaj spędzać czas, albo wakacje, albo przyjedziecie do znajomych czy rodziny i skorzystacie z tego zaproszenia. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Myślę, że wspólnie wypijemy kawę, zjemy dobre ciastko, a może lody i po prostu się poznamy. Kochani, zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie. Na tym kończę i widzimy się w kolejnym filmiku. Do widzenia!